Cześć, tu Lejfan Luis. Dzisiaj pokażę wam swoje zabawki. A ja będę asystować. Tak. Przygotujcie się na wiele wrażeń. To od czego zaczynamy? Od mojego kumpla, respiratora. To jest wasze, sprzęt, wiecie. Oddychanie czasami jest istotne. A nawet zawsze. Tak wygląda respirator. Taki Astral Blast Astral. Ma tutaj dotykową tablicę. Ja tam nie wiem, co się zrobiło. Tu też naładowanie baterii mniej niż 40 minut jest do końca. Trzeba będzie go podłączyć zaraz. Tu jest taki... Taka rura, która prowadzi powietrze do tego pana. Tak, tutaj jest rura i jest powietrze. A teraz przestaniemy tak mówić. A teraz zacznie. To mi zabra powietrze. Ja się dysa. No. I co, ciężki jest? Nie, 5 kilo, 3 kilo, myślę, że 3 kilo nawet waży. I dzięki temu koleżce mogę wyjeżdżać. Ma długie spacery nawet. 8 godzin w atakom ma wyczerpistą baterię. Tak, dzięki temu zaczęliśmy spacerować, bo jak poznałam Wojtka, to bardzo chciałam chodzić na spacery i to nie było możliwe. A jeszcze pominęła baterię. Sądzam się. No i nagle okazało się, że pojawił się dostęp do takiego mobilnego respiratora. Panie, zaraz zostanie. Zaczęliśmy spacerować. Dobra, podłączę go. Się nazywa... Trzymaj. Was Astral. To nieprawda. Ale Astral tak. Astral 100. Dzięki niemu mogę latać. Przez morza. Tylko jest dużym awanturnikiem. Coś tam sobie teraz wzyczy. Pokaż akumulator. Zupełnie zwyczajny zasilacz. Z zupełnie zwyczajnym kontaktem. Ale cierpię ten respirator. To dobrze, pomoże nie? Moim rączkom. Rzeczywiście nie jest ciężki. I co? Zamknie się? Powinien. Czasami trzeba go ręcznie załączyć. A czasami młotkiem. Jeszcze tego nie widziałem. A teraz wam zademonstruję miejsce zamieszkania Tushima. Czyli respirator stacjonarny, weź go. Nie ma tak długo ciepło. Koniec ciepełka, panie kocie. No więc to jest taki respirator, przy którym zasypiam jest bardziej cichy niż respirator mobilny i jakiś delikatniejszy. Bo nie wiem, czy wiecie, ale różne mają różną specyfikę. I ten jest dosyć delikatny. I... Delikatnie tak wdmuchuje tak. To powietrze. No i jakoś łatwiej się przy nim zasypia. No i Agacie, bo jest ciszy. To prawda. Ale nie, jego wadą jest to. Już parę razy próbowałam zasypiać przy tym mobilnym i jest to rzeczywiście wyzwanie. I też. Jego wadą jest to, że bateria wystarczy na 1,5 godziny. Więc jak będzie jakieś zanik prądu, to przełącza się na mobilny respirator, bo jest dłuższą wydajność. Teraz czas na przyrząd, który wysysa mój mózg. No dobra, nie. Wydzielinę z tchawicy. Czyli tak zwany? Sak. Pokazuj go.
proszę uprzejmie. To jest taka maszyna włącznik. Jaka jest głośna. No. Nie polecam. I tu prowadzi taka rura. No. I do niej wkłada się cewnik. Taki. Tak, tu mieszkają cewniki. Cewniki. Wiem, że masz ręce zajęte, ale... Ale co to dla mnie? Dobra, mamy taki. Możesz go włożyć, czy nie? Zrobimy próbne odsysanie. Chociaż obecnie sytuacja. I dobra, ale czego się nie robi? Dla nas. Będziesz odsysany na wizji? Tak. Dobra. Pokaż, jak wkładasz go, co? Tutaj się zaczepia cewnik. Trzeba go włączyć, ale coś przycisk nie startuje za pierwszym razem. Tu ma takie dziurki i tędy ślina wpływa. Bo Wojtek jej nie chce przełykać. Ma od tego swoją maszynę. Wbrew pozorom to nie boli. Albo się już przyzwyczaiłem po kilkunastu latach osób. No też głównie odsysa z rurki, którą masz tam włożoną, plastikowej, no. Więc nie dotyka ciebie. No. Tego ciała. To właśnie ja straciłem 1/4 mózgu. Przez to odsysanie. To co teraz, Wojty? Teraz kolega ssaka. Ssak możny, który wykorzystujemy w czasie spaceru. Gdy nie mamy pod ręką prądu elektrycznego, więc tutaj działa siła mięśni. Tutaj jak efekt gitarowy, naciska się nogą. Tak, i wtedy się robi pompka. No i ciśnienie się wytwarza. No i to działa troszeczkę gorzej niż ssak elektryczny. Ale na spacerze bardzo się przydaje to sprzęt nieodzowny, mimo że odsysa się co kilka godzin, warto go brać ze sobą. Czuję się wtedy bezpiecznie i Agata może trenować udo. Taka siłownia, podręczna siłownia. No też to jest najważniejsze w sytuacji, kiedy nie ma prądu, bo jak nie ma prądu, to wszystkie elektryczne urządzenia Wojtka, no, przestają działać. Dlatego ja czy na spacerze, czy na wszelki wypadek jakiejś awarii, niezbędne są odpowiedniki analogowe. Brak prądu nie polecam. Offline'owe. No. Dlatego oprócz ssaka masz ssaka też... mam ambu, się to nazywa. W skrócie, to chyba tak jak Adidas nazwa firmy, myślimy jako Ambo. No i to jest ręczny respirator. Krótkiego zasięgu. Nie polecam, kiedyś musiałem z niego korzystać. Też spróbujemy? Nie. Nie tak mocno. A tak? I możesz mówić? Więcej? Cześć. Raz. Dwa. Trzy. O, możesz szybciej mówić. Dobrze. Poddajemy właściwe powietrze. Pamiętam sytuację, jak respirator mi się zepsuł. I jedna osoba mnie pompowała przez 5 godzin, dopóki
Nie przetwarzanie drugiego respiratora. Działanie tego, więc to jest taki niepozorny sprzęt, ale w chwili zagrożenia to jest mój najlepszy. Najlepszy ziomek. Zielona grucha. To jeszcze od kiedy jestem, nie potrzebowaliśmy go używać. To w zasadzie był pierwszy raz. Specjalnie dla was. Tak jest. Dla szerokiej publiczności kanału Life on Wheels. To co dalej, Wojty? Dalej będzie tylko ciekawie. A teraz wózek. Wózek elektryczny. Oto go! Z tej okazji piruet. A piruet mogłem zakręcić dzięki kierownicy, która ma taki dziubek, który reaguje na moje ruchy ustami. Tak do przodu? Taki jest delikatny joysticzek. Sorry, że dotykam palcem. O. O. I to jest bardzo czuła, więc nawet delikatny ruch ustami. Więc dla wszystkich ciekawych, nie, Wojtek nie dmucha w kierownicę. Tylko ją liże. Ani nie używa brody, ani policzków. Zobaczcie, jakie piękne usta. No, tak, są trochę zużyte przez ciężką pracę. Tak, ale... O, możemy zaprezentować, jak łapiesz kierownicę. No, a kasetki to... No to jest... Ustawić? Tak, ustawiam. Kładę na wardze. I warga się będzie ruszać. Zaciskam. I zobaczcie. I już jest wariat szosowy. I widzicie, 150 kg ustami. To jest technika. Król szos i chodników. Pokażmy jeszcze mój komputer pokładowy. Tutaj jest taki. Tu jest prędkość. Tu można od żółwika do zająca. Jest 5 biegów. Prędkość maksymalna? 10 km na godzinę. Tutaj przejechane kilometry, patrzcie. No. Ile to? Półtora roku? Tak. 348. No już lecimy do 350. Są jeszcze inne funkcje. Może pokaż, jak się kładzie oparcie. Dobrze, najpierw tylko pokażę baterię. Tu jest paseczek baterii, teraz jesteśmy mniej więcej w połowie. Ale jak już jest czerwony, to wtedy... Trzeba ładować. Ładować akumulatorem. Są też funkcje inne, ale na przykład przychylanie fotela. Ale co naciskasz, żeby włączyć? A, tu mam taki drugi pad dla asystenta. I tu jest joystick. I jak włączę sobie prowadzenie tutaj, to mogę prowadzić wózek. Jak to? Coś nie. Ktoś mnie to był prowadzić, a jednak. Jest tu też dziwny klakson. No nie wiem, kto taki klakson zaprojektował, ale to nie brzmi jak klakson. Więc jak słyszycie taki dźwięk, to... Z drogi! Jest tu też oświetlenie, Wojtka. Bardzo przydatne po zachodzie słońca. I bardzo efektowne. I efektowne. No i mamy też bardzo ważną funkcję, którą już prezentuję. Proszę Państwa, teraz na Waszych oczach się położę na wózku. I ha! To jakby cały. Tak kubełkowo się przewraca. Razem z siedziskiem, ale jest jeszcze kolejny przycisk, który tylko kładzie oparcie teraz. I ma swój prywatny fotel dentystyczny. Albo ginekologiczny. Ginekologiczny, ale częściej chodzę do dentysty. To prawda. Albo
pozycja do karmienia, jak jesteśmy gdzieś w podróży. Albo jak jestem na masażu twarzy. Albo... Możesz mi pomasować policzek. Albo kosmetyczkę. O. To jest moja optymalna pozycja. Teraz jadę do kuchni. Pokazać wam mój sprzęt. Do mycia głowy. Jedziemy. Tu. Prawie w salonie fryzjerskim. Tak, to jest moja myjka. Tutaj wkładam głowę. I to się przyczepia do... przesuwa do zlewu. Tu jest rura, prawie jak do odkurzacza. I mamy też specjalne... przejściówkę do kranu, która zapewnia mycie włosów komfortowe. Mamy tak, mini salonik. Trzeba się przymocować do kranu. Tak. No tak. I wtedy się dzieją cuda, które są ukryte pod moją czapką. Teraz mój sprzęt wędrowca. Jak jadę na biegun. Czyli gdziekolwiek. Po nocy, czyli opuszczam mieszkanie. Jesienią lubimą. To są skarpetki elektryczne z akumulatorkami. Takie coś się wkłada do takiej specjalnej kieszonki, ale trzeba podłączyć do kabelka. Wojtek jest gigantycznym zmarszlakiem, więc jego stopy najbardziej cierpią i nogi w spacerkach, dlatego rozwiązanie. Znaleźliśmy elektrycznie zasilone skarpetki, które mają tutaj ciekawe przez cały palcu. Tak. I na dole jest taka jak poduszeczka. Poduszeczka z cieplem. Dokładnie. Ale to nie koniec, nie ale tylko to nie koniec, dobrze. Tak. Ręce też są silne. Nie wie, co są rękawiczki. Jak wyjeżdża na narcy. Tak, to są elektryczne rękawiczki, które działają na podobnej. Na podobnej zasadzie. Tak, zmienia się temperaturę używając guzika, a teraz no nie podłączone są. Tak, ale też jest akumulatorek kabelek. Ale ładnie działają, nie? Tak, są super i jeszcze się świecą. Skarpetki mają jeszcze dodatkową ciekawą rzecz, a mianowicie pilocik, który jest w kurtce mojej i nie chcę się wam pokazywać, ale pilocik skarpetki działa. Także też ma stopniowanie ciepła i ogólnie jest super. Ha! Tak jest na maksa. No. Tak jest na średnio, a tak jest na wiosna. Wiosna, a to jest akumulatorek. Yep. Wszystko oczywiście na prąd. Nie jestem ekologicznym wędrowcą. Oj. Właśnie. Ale chyba nie chcecie, żebym dostał hipotermię na spacerze. Tata, przynieś mi szafę. Tak jest, kochanie. Proszę zademonstrować, jak jedzie. I tu jedzie taka szafa. To jest mobilna szafa, która pozwala mi używać tableta również na innym łóżku niż łóżko rehabilitacyjne. Tutaj jest jakaś skrzynia przymocowana, którą stworzył twój tata. Mój tata i przymocował ją takimi gumami naprężonymi później przymockował drewniane belki i na końcu jej umieścił gwoździki. Ja najczęściej leżę pod
tabletem. Tu mamy takie łóżko. I ona się rozkłada i wtedy się przesuwa do niego szafę. I mogę funkcjonować również na tym łóżku. To jest tylko obklejony tablet. Nie pytajcie dlaczego, to jest długa historia. Dobrze, możesz zanieść szafę już. Okej. Tutaj jest. Agata odnosi tablet na drugie stanowisko. Tutaj podnosi do skrzynię i ucieka z nim. A, też tutaj Wojtek ma swoje wszystkie kosmetyki. Nie jedna kobieta by pozazdrościła takiej ilości. No ale widzicie, jak jestem większy. Dzięki nim. Jacko, przynieś mi słuchawki. Już mam dosyć tego filmiku teraz. Posłucham sobie muzyki. Ile można gadać, no więc. Bardzo ważny sprzęt w życiu Wojtka. Tak, jako DJ Carpigiani. Dzięki tym słuchawkom mogę się skupić i wybrać piosenki dla was. Co właśnie dzisiaj robię, ale zrobię sobie filmik na przerwę na filmik. I jak do twarzy mi... To dopiero prokrastynacja. I też dają ciepłego łóżka, co również jest wielkim plusem. Ale głównie ich używam do słuchania muzyki. W słuchawkach mi łatwiej się skupić. Na dźwiękach mogę się odłączyć od rzeczywistości. Czasem jest to potrzebne, jak wiecie. Troszeczkę zmarzłem nagrywając do was ten imponująco ciekawy filmik. I też zmarzłem zaraz. Pokażemy wam, jak zlikwidować moją hipotermię. Muszę je na plecy położyć. Proszę bardzo. To jest tego dobrego. To jest podróżka pod nogi. To jest taka fajna. Dosyć twarda, ale wtedy muszą się... Ale dzięki temu nogi się trzymają. I teraz mam największy... Ostatnio kolega Agata mi sprezentowała mięciutki koc elektryczny, który czuje się jak ciepłe burrito, jak nadzienie burrito. Jest mięciutki. I jest elektryczny. I jest taka luka, co tam można ustawić na nim. Różne rzeczy, o ile się go podłączy najpierw. No, i się rozkłada też. Wojtka w ogóle siedziba to jest Królestwo Kabli. Tak, jestem. Mamy tutaj trzy przedłużacze. I to są wszystko Wojtka kable plus lampa. Która też jest przez Wojtka używana. A więc. Ja więc. Jest tutaj temperatura, dajmy na 6. I czas osiągania temperatury damy na... Szybko! ASAP! No. No już! No i trzeba mnie owinąć też jak... Prawdziwe burrito meksykańskie. Dobrze. Wtedy jest ciepło. Robimy prawdziwego naleśnika. Tak. Naleśnika z głową na zewnątrz. Muszę mi skręcić. Puchata mumia. Tak. Dzień dobry, jak mnie... Znajdziecie w moim sanktuarium za 2000 lat, to poznacie się co ja. To jest moja mumia, jestem zamumiowany, zmumifikowany. I jest mi ciepło. Zobaczymy, czy się nie spalę. Ale będziemy czuwać, żebym przeżył nagrywanie tego filmiku. W tym momencie pokażę wam moje łóżko rehabilitacyjne i jego różne ciekawe funkcje, a w zasadzie to Agata zademonstruje
Ja będę tylko leżał i odbierał sygnały. Jeśli chodzi o Wojtka łóżko rehabilitacyjne, ma ono specjalny joystick z guziczkami, które robią różne rzeczy. Które robią... Ten na przykład wypłaszcza, albo sprawia, że Wojtek może siedzieć. Jeszcze guziczka trochę urosła. Nie jest to super wygodna pozycja, ale... Tam umie żyje. Czasami się przydaje. Na przykład do mycia zębów. Teraz wracam do mojej kultury. Coś tam jakieś... No to tylko respirator. Problemy techniczne. Respirator to jest. Trudny człowiek. Chcesz troszkę mieć dłużej pewnie? Tak. Tak jest idealnie. Teraz... Drugi rząd. Teraz... I... Jadę na szczyt świata, na... Mount Everest zjeżdżam. Mam nadzieję, że... Nie przywalę głową w internet. Kto wie? To jest... Co są te emocje? No to wracamy. Nie! Fajnie było? No zawsze chciałem zwiedzić Mount Everest, a jak już wracamy na szczyt, spuszczam się na to. Uwaga, teraz będę pokazywał, jak obsługuję komputer, który mam nad głową, więc jak się domyślacie, nie używam do tego rąk. A czego używam? Oczu. Moje piękne oczy zastępują kursor. Jest taka kamerka wbudowana w sprzęt, która śledzi gałki ocznej mojej. I to mi wystarcza, żeby funkcjonować. To podróżne urządzenie to jest A-Tracker, który właśnie śledzi ruchy mojej gałki ocznej. To jest A-Tracker firmy Tobii, która najlepiej mi służy. Jest przymocowana klamerkami, żeby nie spadła mi na twarz, to jest dosyć istotny element. I tam jest takie światełka, są czerwone, może nie widać ich na filmiku, ale... No więc sądzę właśnie, w tym miejscu są kamery. Więc z lewej strony jest taka belka, w której są różne funkcje. I jak najadę na nie oczami, to mogę je wykonywać, na przykład tu. Jest lewy przycisk myszy. Tu. Tu. I teraz najeżdżam na to. I sobie klikam na gazetę.pl. No i jestem. Tutaj jest taki kolejny znaczek, taki... No. Przesuwania ekranu, scrollowania, to jest bardzo potrzebne w internecie, jak wiecie. I no, idzie mi to całkiem nieźle. Kolejną funkcją jest lewy przycisk myszy. Znaczy tu jest prawy przycisk, znaczy. Sobie klikam i tutaj, o właśnie, wstecz. I tu ustawiam lewy przycisk i klikam wstecz. Się znowu na górę. Tutaj jest podwójny przycisk, to bardziej tutaj, to się bardziej przydaje na pulpicie. Tutaj jest klawiatura, która też jest dobrym ziomkiem, jak w nią trafię. O, i tutaj mam różne, mogę sobie pisać. Tu najeżdżam lewym przyciskiem na miejsce pisania i wiszę sobie ty. Jest ty. Jesteś. Tutaj mam spację. Jesteś. Jesteś. Tutaj mam odpowiedzi. Więc ty jesteś super.
Mówię do kamerzysty. Kamerzystki? Kamerzystki, tak. I tu mogę kliknąć Enter i się przenoszę. Niech mnie zobaczą, powiedział. Ma teraz przeciw odnożynowy. Pokaż go akacką. Ta-da! Ta-da! To oddycha sobie. Oddycha. A tak naprawdę rusza się za Wojtka. Tak, to jest teraz zmiennociśnieniowy, rurowy. Ma takie rureczki jakby i one wypełniają powietrze i przestają wypełniać powietrze. To są takie rurki. Co kilka minut się zmienia natężenie powietrza w różnych częściach materaca, co pozwala wniknąć odleżeń i wolu. Dzięki temu Wojtek wykopuje tyłeczkiem dziurę co noc. Nikt nie musiał o tym wiedzieć. Pstusia. Tu jest taka pompka, która ma włącznik, opcję statyczną, gdzie wtedy materac się nie rusza. To się wykorzystuje do czynności, które nie wymagają, żeby materac się ruszał. Tak. A na tym męczniku stawiamy wagę Wojtka. Na ogół jest to waga między 30 a 50 kg, ale można mieć nawet 150. I pewnie częściej się używa. Zrobię co w mojej mocy. A jeszcze sprawię margines. Tak, także wiele przed tobą. Dawaj kocyk. Nie, to mój kocyk, nie zabieram. Mojego ciepłego kocyka. Widzicie, teraz jest on w pozycji siedzącej. Na łóżku i się z wami żegna. Razem z ogórzkiem. Pa! A do następnego!